Dobry. Witam wszystkich pięknie, zaś Jarajza. Chociaż w ostatnio rzecz padł, że to już będzie ostatnio Rajza w 2017 roku. Ale nie ma, może teraz je ta Rajza. Ale w planach jest co najmniej jeszcze jedna. No a dzisiaj jak wam powiem kiedy jest, no to się będziecie śmiali. Dzisiaj jest niedziela. 17 grudnia 2017. 4 stopnie na gradach no było. Mestruszczak się łoblik. Dość fest. Ja. Widzicie taką fuzekla na szczewiku, albo fuzlapa. Bardziej mi to pasuje na fuzlapa. Galoty taki specjalne, taki ocieplane. No i oczywiście odblask, bo odblask to jest podstawa teraz, bo to już jest coraz szybciej zima, a w Czechowicach niedawno ostatnio strasznie dużo ludzi ginie na dwupasmówce, a ja nie chcę tak skończyć jak oni. Jeszcze trzeba dużo rajzów zrobić, dużo ski rajzów i w ogóle, także nie chcę tak kończyć. To tak ku przestrodze. Słuchajcie, tam widać ludzie ze psami szpacerują. Ja. Łażą tam po polach. A ja jadę dalej. Niedawno żeś wam gadał o światłowodach i to jest właśnie ten światłowód. Kaj u nas też dowali. Bez tu sztela filmów teraz trafia na kanał. Ja już je na rynku w Czechowicach, Dzielicach. Zobaczcie, a raczej podziwiajcie się tutaj, jako je piękno betlika już zrobiono. Ja, fajnie to wygląda. No, video za tydzień. Gnał. Maryjka, dzieciątko, Józef, krowy, barany. Ja. Sam fajnie to wygląda. Już ja po czwartej, ja je jeszcze we Czechowicach, Dziedzicach. Ja. Tutaj takie charakterystyczne obiekty. Ja, tam jest rzeka Biała i tam jest historyczna granica Galicji, czyli Małopolski i Oberschlesien, czyli Górnego Śląska, konkretnie też Innerschlesien, czyli Śląska Cieszyńskiego.
Już jest 15 po czwartej, już jest w Bielsku Białej, tuż pod obwodnicą. Ja i tutaj są tory, glajzy, ja, bany, o, bana tu jest. Dziwajcie się, jako tam jest choinka, tako pseudo, komercyjno. Sam jutro tu byda. Ale autem, bo tu mam sprawa do załatwienia. A te roski za chwilę jada dali. Dobry wieczór, ja już je we bielskich Aleksandrowicach, ja przy Fliegerplatzu, czyli lotnisku. No i już mam ponad 30 km. O, widzicie tam, dajcie pozór, u góry się świeci szyndzielnia, ja u wierchu. Tutaj Kajsi w tych blokach mieszka Gustaw z kanału Gustaw Bike Vlog. Pozdrawiam. Ja sam je dobrze. Ja tak kole 4 stopni na gradach, ale ja je dobrze obleczony. Mi nie ma zima jak jada. Jak stoja to jest trochę piździca, ale to jest ino znak, że trzeba się ruszać. Ja. No i też szybci się mi akumulatorki kończą w kamerach. Bez tu 4 relacje taki trochę krótkie. Ale jak to po tym zlepia w jeden film, to będzie dobrze. Jeśli się rozchodził też o kanał, bo tam na Roba 25 jest w YouTube, polecam, też strona www.roba25.pl. Tam są też moje relacje, zdjęcia, briefy. Ja i Gustaw, on też nagrywał filmy tutaj też z tego Fliegerplatzu, czyli lotniska. Też to oglądam i polecam oglądać. Jada dali. Sam widzicie jeszcze jaki smog jest nad Bielskim. I to w ogóle czuć dzisiaj i w Czechowicach, Dziedzicach i w Bielsku. Sam śmierć dzisiaj niemiłosiernie. Dajcie pozór, jak jest zadymione. Jak się moje światło od lampy odbiło. Prosto mili ludkowie, ja już jest na granicy Brunowa i Landeka. Bez tuż ta rajza zaro będzie fertig. Już jest 50 km. Cima tu je, nie ma światła. No i za tydzień już jest prawie 7 na wieczór,
Za tydzień to ja już chyba będę po Wilii. Ja. Będzie Wilio za tydzień. Kolacjo. I będą wszyscy jedli karpia. Bestusz też się je. Na Uberschlesien też się je moczka. Też się je kumpot. Co też jeszcze jedzą? No, fest tego dużo jest, w zależności od rejonu, kaj się to je. Je też fish zupa i co ważne, to wszędzie je opłatek. Bez tego to praktycznie nie ma wilije. I u nas to zawsze tak jest, że ten opłatek to je na końcu kolację. No, co niekierzy jeszcze mają geszynki. Ja. Ale to już tak powiem wam szczerze, że te geszynki to kiesi, to była frajda. A teroski to już jest fest taki skomercjalizowany i do niczego niepodobne. Mnie się teroski Boże Narodzenie w ogóle nie podoba. Ja. Nie będę gadać tutaj żadnych wesołych świąt, ani tam zdrowych. Nie będę winszować, bo nie wiadomo, kiedy też ten film się ogląda. Może i w lipcu, w sierpniu. Także no to nie będzie aktualne. Ja wszystkim życzę dobrych świąt i żeby też winszuję w zasadzie dobrych świąt i żeby też dobry był każdy dzień. Nie przyszłego roku, ale i tak każdy. Zdrowy i w ogóle, żeby było dobrze na świecie i na Uberschlesien i we Polsce i fertig. I 50 km jest i zaś kończymy sezon. Nie wiem, czy następne rajzy będą. A jak nie będą, no to trudno. Dzisiaj jeszcze padł temu panu, co nasze rajdy ligocki organizuje. Choby też była rajza bez Sylwestra, ale też tam jest koncepcja, żeby była 30, bo Sylwestra jest w niedzielę. Trochę jest zero na gradach. Mnie tu pokazuje, a jo je na rajzie. Kurde, to się dawno nie zdarzyło. Ja. Padłeś z tym, co organizuje te nasze rajdy ligocki, żeby ta rajza sylwestrowo była dzień wcześniej, z kuli tego, że Sylwester jest w niedzielę i ponoć mamy też taką koncepcja, co by jechać na trzy lipki w Bielsku. Jak będzie, zobaczymy. Ja myślę, że jeszcze we święta Bożego Narodzenia jakoś rajza się trefi, bo ski rajzy nie będzie, bo jak tam wszyscy jadą do gór, to tam sam będzie gadziny wpierony i ani nie będzie kaj nogi postawić. Także skirajzy odradzą w Boże Narodzenie. I w ogóle we Sylwestra kiesi, że pojechał na Cieńków, tam było w cholerę ludzi i a nie ma nawet co o tym gadać. To był błąd. Ja, no to kończymy ta nasza rajza. Jeszcze może jakie małe wejści będzie i będzie fertig. Ja już jestem w Brunowie przy Maryjce. No i kończymy ta rajza. Ponad 50 km zrobione. No i co? No i to jest ostatnia rajza tej jesieni. Pewnie. Myślę, że nie sezonu. No i tyle będzie. No. Kończymy. Za tydzień będziemy mieć Wilio. Potem się pójdzie na Juczniu. Ja. Potem będą święta. I no nie żeby tak żrać we święta, co by się przeżrać. I no do kościoła nam szło coś zjeść i kaj się ruszyć oczywiście, jak będzie pogoda. Ja myślę, że ma być 5 stopni w drugi dzień świąt we Szczepana i że ma nie być deszcza, to bez tuż może być i rajza.
i tego się trzymiemy, bo ski rajzy nie będzie z kuli tego, że w górach tej Gowiedzi jest pieruny we święta, a jo na ski rajzie to ja se chcę poszusować fest, a nie stoć w kolejce na wyciąg. Ja, to kończymy. Cimcie się. Teraz.